Pan Marcin Duma, prezes Ibrisu, jest moim gościem. Porozmawiamy o sondażach dotyczących Krakowa i Warszawy, które dzisiaj będą miały swoją premierę u nas. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry. Zajęliście się Krakowem i Warszawą. Jak było przeprowadzane to badanie? To jest badanie telefoniczne, czyli do mieszkańców Krakowa i Warszawy, nasi ankieterzy dzwonią, no i pytają ich opinię, w tym przypadku dotyczącą tego, na kogo będą głosować, czy będą głosować, no i ewentualnie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, które nam pomogą sprawdzić, czy to, co oni mówią na temat tego, na temat swoich wyborów, jest tak prawdziwe, czy też nie do końca. No i jak? Prawdziwe. Rozumiem. Ja od ostatniego naszego spotkania troszeczkę się zmieniło w polityce. Czy ta debata, która się odbyła, zmieniła coś w postrzeganiu? Czy takie sytuacje potrafią dramatycznie odwrócić losy akcji? Debaty to w ogóle jest taki moment, gdzie wszyscy się przyglądają kandydatom. I debaty potrafią, no wiemy z historii, że są takie debaty, które potrafiły zmienić wszystko. Może niekoniecznie w Polsce one miały miejsce, natomiast zdecydowanie ten efekt w Polsce także jest widoczny. Mówimy tutaj o Warszawie, mówimy o Patryku Jakim i Rafale Trzaskowskim, czyli no, głównych aktorach kampanii samorządowej w stolicy. No a stolica, jak wiadomo, to jest to miejsce, które decyduje o obrazie tej kampanii w ogóle, w całej Polsce. Dzisiaj rozmawiałem z Jakubem Stefaniakiem, on ciągle liczy na zwycięstwo, ale według statystyk to walka rozstrzygnie się w Warszawie zdecydowanie pomiędzy dwoma kandydatami. No, nie ma szans na chyba kogoś trzeciego. Mamy dwóch głównych kandydatów, którzy angażują większość uwagi wyborców. Natomiast możemy zobaczyć, jak to wygląda według waszych badań ostatnich. Tak jest. To jest, co jest ciekawe w tym wykresie, to jest to, że ten wykres się zmienił w ostatnich dniach. Dokładniej ta zmiana dotyczy tego, że Patryk Jaki i Rafał Trzaskowski mieli znacznie bardziej wyrównane wyniki jeszcze tydzień, 2 tygodnie temu. Zaskoczyły was te wyniki? Jeżeli obejrzycie, mając w pamięci, że mieliśmy debatę i ona mogła mieć jakiś wpływ, to niespecjalnie. Bo to nie jest tak, że Rafał Trzaskowski jakoś specjalnie zyskał. On w zasadzie utrzymuje się na pewnym poziomie. Natomiast Patryk Jaki odnotował pewną stratę. Dość istotną kogo? Statystycznie. Na rzecz mniejszych kandydatów. Czyli też osób niezdecydowanych, które zaczęły mieć wątpliwości. I w jakim stopniu osób niezdecydowanych. Czyli Patryk Jaki nie przekonał w debacie warszawiaków do siebie. Mówimy oczywiście o tych, którzy oglądali. Pamiętajmy o tym, że oprócz tych, którzy oglądali, są też ci, którzy o tym słyszeli. No więc całość przekazu po tej debacie nie posłużyła Patrykowi Jakiemu. Oczywiście też należy pamiętać o tym, że nakładają się na to różne inne rzeczy, takie jak kampania ogólnopolska. Polityka ogólnopolska w ogóle. Tak. A Warszawa jest dość szczególnym miastem, gdzie przeważa taki elektorat wielkomiejski, modernistyczny, liberalny, co powoduje oczywiście, że Patryk Jaki ma dużo trudniejsze zadanie niż Rafał Trzaskowski, bo Rafał Trzaskowski musi tylko utrzymać swoich wyborców, zmobilizować ich, żeby poszli do wyborów, a Patryk Jaki musi nie tylko zmobilizować swoich wyborców, ale jeszcze pozyskać centrowych. Czyli na tydzień przed wyborami tak wygląda sytuacja. Będzie druga tura. Będzie druga tura, czyli będziemy jeszcze mieli 2 tygodnie emocji. I tak wyglądałoby to w drugiej turze. No 53,5% dla pana Rafała Trzaskowskiego. To w zasadzie rozwiązuje kwestię Warszawy, przynajmniej tu i teraz. Jeżeli nie będzie jakiegoś takiego punktu zwrotnego, midway tej kampanii dla Patryka Jakiego, no to prawdopodobnie prezydentem Warszawy zostanie Rafał Trzaskowski. W ciągu tego tygodnia może wiele się zmienić? Z doświadczenia, panie Marcinie? To nie jest kwestia doświadczenia, bo może inaczej, czy wiedzieliśmy o tym, że będą publikacje, nie wiem, nagrań kelnerów, czy wiedzieliśmy o tym, że które wpłynęły na wyniki wyborów ostatnich. A czy to właśnie, czy nagrania kelnerów mogą mieć wpływ na to, jak odbierany jest Patryk Jaki? Na Patryka Jakiego nie, natomiast na stosunek do polityki i mobilizację wyborców zdecydowanie tak. Chociaż też należy pamiętać o tym, myśmy robili takie badania, one zresztą były publikowane. Te taśmy tak już średnio grzeją ludzi. To znaczy, to już wszystko było. No fajnie, że tam się emocjonujemy tym, że ktoś coś powiedział, rzucił cięższym słowem, albo ktoś chciał komuś coś załatwić, ale tak naprawdę interesują się tylko tym, ci obywatele, którzy są tak bardzo mocno zaangażowani w politykę, a to są znikome odsetki tak naprawdę. Czy ktoś was zaskoczył podczas robienia tego badania spośród kandydatów? Czy ktoś nagle okazał się być bardziej popularny wbrew prognozom? Bo pewnie są jakieś prognozy przed badaniami. Troszeczkę jest odwrotnie. To znaczy my, zanim się zaczęło ten ostatnia prosta kampanii, przewidywaliśmy, że to Jan Śpiewak będzie tym, który będzie takim underdogiem tej kampanii, czyli będzie takim kandydatem czarnym koniem. Tymczasem okazało się, że całość tej kampanii została tak naprawdę zdominowana przez dwóch aktorów, co oczywiście z jednej strony jest fajne, bo nam trochę ułatwia pracę, natomiast z drugiej strony to pokazuje, że nie mamy jakiejś takiej większej różnorodności i że tak lubimy, żeby było czarno-biało. Partia konserwatywna, liberalna i tak jak w Stanach Zjednoczonych prawie że. Panie Marcinie, w Krakowie sytuacja jest o wiele bardziej dynamiczna, bo mamy trzech kandydatów, którzy liczą się w tym wyścigu. O właśnie, i to jest ten przykład taki, którego w Warszawie trochę brakuje. Tam mamy obecnego urzędującego prezydenta już od bardzo wielu lat, profesora Jacka Majchowskiego. Mamy kandydatkę prawicy, panią Małgorzatę Waserman i, uwaga, mamy trzeciego kandydata, takiego, który zresztą już kolejne też wybory startuje, z coraz lepszym efektem, czyli Łukasza Gibałę. No i przez to, że mamy tego trzeciego, to sytuacja jest dużo bardziej interesująca. Niby te wyniki między Jackiem Majchowskim, ta różnica między Jackiem Majchowskim a Małgorzatą Waserman nie jest ogromna, znaczy nie jest taka, która by pozwalała, tak mamy tu 11 punktów, natomiast fakt, że mamy jeszcze takich wyborców Łukasza Gibały powoduje, że ta dogrywka... A no więc właśnie. To jest tak, że Łukasz Gibała angażuje część wyborców, którzy po pierwsze nie chcą głosować ani na PO, ani na PiS. W tym przypadku PO czy Koalicja Obywatelska to są te siły, które wspierają Jacka Majchowskiego. Łukasz Gibała jest przedstawicielem oddolnego ruchu. Oddolnego ruchu, takiego trochę antysystemowego, takiego świeżego, trochę buntu. Więc on zbiera i z prawicy, i z lewicy, i zabiera też tych ludzi, którzy byli wyborcami Jacka Majchowskiego, ale chyba się troszeczkę znudzili i oczekiwaliby czegoś świeżego. Problem dla Jacka Majchowskiego polega na tym, że ci wyborcy, którzy już pójdą do Łukasza Gibały, to w drugiej turze niekoniecznie chcą wrócić do Jacka Majchowskiego. A widzi pan, panie Marcinie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w drugiej turze, ewentualnie jak wyglądają wasze badania. 40 i tutaj ta różnica dramatycznie się zmniejsza. Ona się zmniejsza, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tak jak widzieliśmy w przypadku Warszawy, Rafał Trzaskowski miał powyżej 50%, to znaczy, że nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ci niezdecydowani mogą bardzo różnie zagłosować, to on to zwycięstwo zapewne odniesie. Natomiast w przypadku Jacka Majchowskiego tej pewności już obecnie urzędujący prezydent Krakowa nie ma. Czyli tutaj zdecydowanie ta walka będzie toczyć się dłużej i będzie o wiele bardziej pasjonująca dla mieszkańców Krakowa. A to jest drugie największe miasto w Polsce. A w innych miastach, czy coś was zaskoczyło, robiąc badania? Jeżeli spojrzymy, są ciekawe miasta. Gdańsk jest takim miastem, gdzie mamy dwóch kandydatów związanych z opozycją. Jest Paweł Adamowicz, jest Jan Sowa Wałęsa, no i jest też kandydat PiSu. I w zasadzie, według tych badań, które my mamy, każdy z nich ma zbliżoną szansę znaleźć się w drugiej turze. Jeżeli okazałoby się, że do drugiej tury wejdzie kandydat PiSu z którymś z kandydatów opozycyjnych, no to w zasadzie ten wynik, biorąc pod uwagę sympatie, jakie się rozkładają w Gdańsku, będzie przesądzony, wygra kandydat opozycji. Natomiast jeśli spotka się dwóch kandydatów opozycji, to się dopiero robi ciekawie, bo wygra Paweł Adamowicz i Sowa Wałęsa? Dokładnie, Paweł Adamowicz i Kacper Płażyński. Czyli dokładnie tak. Jednego przedstawiciela PiSu i dwóch przedstawicieli związanych z podobnym politycznym backgroundem. Bardzo, tylko zdaje się, że tam opozycja, ponieważ się nie dogadała, no to kto wie, czy nie zrobi sobie trochę krzywdy taką rywalizacją dwóch kandydatów walczących w sumie o te same głosy, o tych samych wyborców. Jeśli chodzi o inne miasta, no jeżeli chodzi o Wrocław, no to jest dość ciekawa sytuacja, bo mamy kandydata, który objawił nam się w zasadzie tuż przed wyborami. To jest taka osoba, którą jakby wskazał, czy w jakiś sposób promował Rafał Dutkiewicz i on stopniowo od tam procentów takich jednocyfrowych zaczął rosnąć i jest w tej chwili liderem. I to pozostaje, jedyne pytanie, które tam pozostaje jakby interesujące, to jest to, czy to będzie pierwsza tura, czy to będzie druga tura. Bardzo podobne pytania mamy w Białymstoku, w Poznaniu, gdzie jest prezydent Jaśkowiak i jemu tam niewiele brakuje. Już naprawdę drobny procent do tego, żeby rozstrzygnąć to wszystko w pierwszej turze. W Szczecinie będzie interesująco. Co się wydarzy? A w Szczecinie wiemy, że na pewno będzie druga tura. Wiemy, że urzędujący prezydent będzie w tej drugiej turze, ale nie wiemy, kto w tej drugiej turze, z kim on w tej drugiej turze się spotka. Czy z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, czy z kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Patryk Jaki, nazwijmy to, zrzekł się bycia w partii. Czy wsparcie liderów partyjnych pomaga bardziej, czy też może popsuć wizerunek kandydata? To jest też lokalnego. To jest interesująca sprawa, bo każdy z tych kandydatów jest jakby trochę w innym mieście, każde miasto ma swoją specyfikę. Gdyby w Warszawie Patryk Jaki otrzymał silne wsparcie liderów, raczej by mu to nie pomogło, czy liderów swoich partyjnych. Stąd to odklejanie się, stąd takie uciekanie od znaczka PiS-u. Tam się pojawiają takie zarzuty, że jak są jego materiały wyborcze, jakieś takie wielkoformatowe, to oczywiście jest dopisek, że to jest Komitet Prawa i Sprawiedliwości, ale tego logo już tam nie widać, bo jest gdzieś ukryte, albo bądź go w ogóle nie ma. Więc on ucieka od Prawa i Sprawiedliwości, które w Warszawie ma jest raczej obciążeniem niż jakimś takim bonusem. Natomiast jeśli spojrzymy w inne miasta, no to przyjazd premiera, czy jakiegoś takiej innej popularnej... powiedzmy sobie szczerze, że premier, niezależnie od tego, czy go oceniamy dobrze, czy go oceniamy źle, on wykonał kawał ciężkiej roboty w tej kampanii, bo zjeździł miast sporo. A liderzy opozycji i ich poparcie dla ewentualnych swoich kandydatów? Siłą opozycji jest jej różnorodność, więc jeżeli okaże się, że tylko jeden z liderów partyjnych będzie wspomagał, no to nie jest to do końca taka pomoc, której można by sobie życzyć. Jeżeli ci liderzy są schowani, mówię o miastach, a liderem takim lokalnym jest kandydat na prezydenta bądź urzędujący prezydent, to on sobie poradzi znacznie lepiej. A to ta bliska relacja pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a panią ustępującą prezydent? No więc to jest bardzo podobna sytuacja jak z Patrykiem Jakim i z PiS-em. Rafał Trzaskowski bardzo odkleja się od Hanny Gronkiewicz-Waltz, nie pokazuje się z nią, praktycznie nie odnosi się do jej dziedzictwa tych lat, kiedy ona urzędowała. Nie wspomina nic o takiej kampanii, którą widzimy w Warszawie na autobusach, gdzie Hanna Gronkiewicz-Waltz mówi, patrzcie, jak zmieniła się Warszawa, tak? I ona jest pod tym podpisana. Co więcej, nawet wspomina, że pewne rzeczy w Warszawie, które w ostatnich latach się działy, nie były dobre. Oczywiście nie mówiąc o tym, że tak, to Hanna Gronkiewicz-Waltz zrobiła źle. Więc on też ustawia się w takiej delikatnej kontrze, chociaż pamiętajmy, że rządy w Warszawie Hanny Gronkiewicz-Waltz są raczej dobrze przez warszawiaków. Bez względu na ich upodobania polityczne? Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ponad 60% warszawiaków ocenia ten okres rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz dobrze lub zdecydowanie dobrze, to tak, to są też wyborcy innych partii niż Platforma Obywatelska, którzy oceniają ten okres dobrze. A Słupsk? Bo tam sytuacja też wygląda bardzo ciekawie. W Słupsku mamy dane ze Słupska. Tam będzie potrzebna druga tura, czyli to nie jest tak, że kandydatka skazana, zaproponowana przez Roberta Biedronia będzie miała taką walk in the park, tylko będzie miała trochę po grudzie, będzie musiała się spotkać w drugiej turze i teraz nie wiemy z kim. Czy z kandydatką PiS-u, czy z kandydatką Platformy Obywatelskiej. Wiemy natomiast, że tą drugą turę najprawdopodobniej wygra. Jest wielu kandydatów, których poparcie wynosi prawie że promil. Po co kandydują tacy ludzie na tak ważne urzędy? W Warszawie to jest dosyć jasna strategia. Wybory w Warszawie zawsze są pod taką dużą lupą mediów, w związku z czym niewystawienie swojego kandydata w Warszawie to jest trochę eliminowanie się z takiego medialnego obrotu. W związku z tym każdy komitet, który chce się liczyć w takiej rozgrywce ogólnopolskiej, powinien. Oczywiście, że to nie zachwyca potem swoimi wynikami ten kandydat, niemniej jednak pojawia się w mediach, jest gdzieś wymieniany. To jest pewna korzyść, którą z tego osiągamy. Oprócz tego są też w innych miastach kandydaci, którzy są święcie przekonani o tym, że oni jednak mają szansę. Potem zderzają się co prawda z rzeczywistością, najpierw sondażową, potem wyników wyborczych, Ale właśnie, jak jesteśmy przy tym, to i wspomnieliśmy o Słupsku, to jest bardzo dobry przykład, bo Robert Biedroń jak startował 4 lata temu, ja wiem, bo myśmy wtedy prowadzili badania z lokalnymi mediami, jak tam w ogóle ta sytuacja będzie wyglądała. I rzecz wyglądała w ten sposób, że w zasadzie to kandydat Platformy Obywatelskiej w cuglach to wszystko wygrywał. Ale krok po kroku, tydzień po tygodniu, dzień po dniu, Robert Biedroń zyskiwał. Z poziomu 5–6%, czyli w zasadzie kogoś, kto jest gdzieś tam w dole stawki, udało mu się wejść do drugiej tury, a następnie w drugiej turze pokonać swojego... Tak. Więc to nie jest tak, że każdy z kandydatów, to jest oczywiście przykład, każdy z kandydatów jest jakby pozbawiony z definicji szans i liczą się tylko ci najwięksi. Ale na tydzień przed wyborami do takiego wydarzenia może dojść z pana doświadczenia? Żeby się przewróciły sondaże do góry nogami. Żeby się przewróciły sondaże do góry nogami. Nigdy nie należy mówić nigdy. Natomiast w tej chwili no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć takiego wydarzenia, które mogłoby cokolwiek zmienić. Kryzys światowy, chociaż też nie, bo to jednak skutki takiego wydarzenia są raczej odłożone w czasie. Więc podejrzewam, że to, co teraz widzimy mniej więcej w sondażach, a jak dzisiaj rano przeglądałem gazety, to sondaże są w miarę zgodne. Jeśli chodzi o poszczególne miasta. To podejrzewam, że taki wynik powinniśmy zobaczyć w niedzielę wieczorem i w poniedziałek rano. To zależy, jak bardzo ktoś będzie śledził, czy będzie chciał ten wieczór poświęcić wyborom. Rodzinie, czy też narodowi Polsce. Panie Marcinie, a no, czuć w narodzie determinację i bardzo dużo ludzi chce. Pierwszy raz jest taka mocna deklaracja, że jednak wszyscy idziemy masowo na wybory. Jakiej frekwencji pan się spodziewa? Czy rzeczywiście będzie miało to odzwierciedlenie w tych wynikach, czy tylko po prostu obywatele mówią, żeby pokazać swoją postawę obywatelską, a tak naprawdę właśnie tę wspomnianą niedzielę spędzą zupełnie inaczej? To jest bardzo ciekawa kwestia, ponieważ ostatnie 3 lata, czyli od wyborów parlamentarnych, obserwujemy bardzo wysokie deklaracje udziału w wyborach. Ale badacze nie do końca są w stanie określić, na ile te deklaracje przełożą się na realny wynik. Skąd tak wysokie deklaracje? No bo temperatura sporu nie opadła od wyborów. To znaczy na początku było trzęsienie ziemi, a potem emocje tylko rosły. Czy możemy się spodziewać rekordowej frekwencji? Myślę, że możemy się spodziewać rekordowej frekwencji, ale to nie będzie 60 czy 70%, tylko 50+. Ale to i tak, biorąc pod uwagę wybory samorządowe, będzie całkiem dobry wynik. I czy to jest mobilizacja? Ja myślę, że to nie tyle mobilizacja, ile polaryzacja. To znaczy ten taki prosty, łatwy spór. Czyli sytuacja ogólnokrajowa przenosi się na nasze samorządy. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To się nie będzie działo, nie wiem, w Hrubieszowie czy w Lubartowie, bo tam będą bardziej sprawy lokalne istotne. O, i tu jest jeszcze ciekawa rzecz. Myśmy zrobili też ostatnio taki sondaż, badanie, gdzie leży twój komfort, obywatelu? Kto go buduje? Miasto, czy gmina, powiat, województwo, czy Sejm? Kto odpowiada za twój dobrobyt, za to, żeby ci się dobrze żyło? I większość ludzi wskazała gminę. To jest w ogóle bardzo ciekawe i bardzo fajne, bo to znaczy, że jednak widzimy to, że jeśli... Koszula bliska... Tak jest, że u mnie w gminie jak będzie dobrze, to będzie mi dobrze, a to co tam gdzieś na górze, to... Osobna. Czyli jest to ciekawe spostrzeżenie na temat naszych wyborców. Pan Marcin Duma, Ibris, był naszym gościem. Ja przypominam, dziękuję panie Marcinie. Dziękuję bardzo. Ja przypominam, że dzisiaj jesteśmy w Lublinie, to po pierwsze. Po drugie, Szczęsny Wiśniowski, premiera ich wyjątkowego programu, a jutro Onet Rano poprowadzi kolega Bartek Węglarczyk. Dziękuję, było mi bardzo miło spędzić z wami ostatnie 90 minut. Miłego dnia państwu życzę, Piotr Kędzierski. Do zobaczenia.